No nie ma co ukrywać, że jest to fantastyczna wiadomość, że po dwóch, a prawie nawet można powiedzieć trzech latach realizowania bardzo trudnej inwestycji, jaką był przekop kanału przez Mierzeję Wiślaną, inwestycja, pierwszy etap oczywiście inwestycji został zakończony. Gmina Sztowa, tak jak wspominałem we wcześniejszych rozmowach z mediami, przygotowuje się do tego bardzo intensywnie. Mam tą przyjemność, ten zaszczyt, że dosłownie 13 września, czyli 4 dni temu, uchwaliliśmy z tym uwarunkowanie kierunków, czyli można powiedzieć, że ta inwestycja, która jest sztandarową inwestycją Mierzei Wiślanej, a zarazem gminy Sztutowo, wpisała się w nasze studium i wierzymy w to, że w ciągu najbliższych 2-3 lat przyczyni się do rozwoju naszej gminy. Oczywiście trzymam kciuki za miasto Elbląg i mam nadzieję, że kanał zostanie pogłębiony do samego końca, plus tor wodny, który jest przygotowywany, również będzie na tyle odpowiednio pogłębiony, że nie będzie sprawiał kłopotów jednostkom, które w przyszłości miałyby zawitać w Elblągu. Ale nie ma co ukrywać, że Mierzeja Wiślana, a w szczególności gmina Sztutowo, to jest potencjał, który zamierzamy wykorzystać, to jest turystyka żeglarska w szczególności, więc ten stan głębokości wody, który jest, w 100% wystarcza nam, żeby zagospodarować ten kanał w takim zakresie, w jakim jest nam potrzebny. Mamy tylko i wyłącznie jedną marinę, która mieści się w kątach rybackich, która w zasadzie mieści niespełna 40 łodzi. To jest naprawdę znacząco mało. Stąd też te dokumentacje, które robiliśmy właśnie studium i plany zagospodarowania, które mają ku temu doprowadzić, ponieważ rzeczywiście jak zostałem wójtem, wiele osób, nie tylko inwestorów z zewnątrz, ale i mieszkańców przychodziło: słuchaj, panie wójcie, bardzo by nam zależało, żebyśmy coś z tym zrobili, ponieważ ten potencjał nie chcielibyśmy mieć tylko zwykłych kwater, nie chcielibyśmy tylko karmić naszych mieszkańców, nie chcielibyśmy tylko, żeby korzystali ze ścieżek rowerowych bądź z morza, ale żeby mogli też u nas żeglować, żeby mogli u nas się zatrzymać. Więc tak, jest potencjał, jest potrzeba. Mam tylko cichą nadzieję, że uda nam się poza marinami i przystaniami zbudować też całą infrastrukturę tak naprawdę żeglarską, czyli począwszy od warsztatów szkutniczych, które będą te łodzie naprawiały albo drobne remonty uprawiały, sprzedawały sprzęt, jak i również jakieś stacje paliw, które w przyszłości będą mogły zaopatrywać, bo niestety, ale na Mierzei trzeba jasno powiedzieć, że jest tylko jedna jedyna stacja paliw, która mieści się w Krynicy Morskiej, a poza tym nie ma żadnej stacji paliw.